Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu E14. Dzisiejszy odcinek będzie dosyć nietypowy. Nie dlatego, że będzie bardzo krótki i nie będziecie musieli pisać kompletnie żadnego kodu, ale dlatego, że pokażę wam pewien sposób na ściąganie na egzaminie E14. No, brzmi to tak brutalnie, ale jakby ktoś zapomniał na przykład kodu, czy tam jak się pisze w PHP, to jest na to mała rada. Jak zrobić na przykład połączenie i tak dalej, będziecie mieli po prostu wszystko gotowe. A gdzie to się znajduje? No to oczywiście znajduje się w naszym XAMPie, więc otwieramy XAMPa. Klikamy Explorer, przeglądamy tutaj te wszystkie pliczki i szukamy folderu Contrib. No ja już go znalazłem, więc otwieramy go. I następnie szukamy pliku MySQL, MySQL, jak to woli. Ok, ja już znalazłem, oczywiście plik ma rozszerzenie php.php i co? I otwieram go za pomocą dowolnego edytora tekstu, czy to jest Brackets, czy to jest Notepad++, czy Sublime Text. Nie ma żadnego znaczenia. Liczy się zawartość, a w zawartości co mamy? Oczywiście ściągę. Mamy połączenie z naszą bazą danych. Pięknie, wszystko ładnie opisane. Tu mamy wykonywanie zapytań. Tu mamy przekazywanie naszego zapytania do bazy, do requesta naszej bazy danych. Tu mamy pętlę, która wyświetla nam dokładnie wszystkie tabele. Tu macie ściągę na egzamin E14 z PHP. To jest przyściuteńko. A dlaczego dopiero teraz to wstawiam, a na przykład nie wcześniej? Dlaczego musimy się uczyć tego, jak mamy tutaj wszystko gotowe? Nie powiedziałem wam wcześniej o tym, ale powiedziałem, że będzie jakaś niespodzianka i właśnie to jest taka niespodzianka, że będziecie mieli właśnie tutaj taką duże ułatwienie na egzaminie 14, więc będzie ciekawie. Myślę, że wykorzystacie to skutecznie, taką odpowiedź małą. No i co? Myślę, że na w tym odcinku to by było na tyle. Więc czekajcie na kolejne odcinki. Dzięki wszystkim za oglądanie oczywiście całej serii E14 i zostały chyba dwa filmiki, a nawet jeden filmik i zakończy się cały kurs E14 i lecimy z praktycznymi przykładami, z praktycznymi egzaminami naszego kursu E14. Więc dzięki wszystkim za oglądanie. Mówiłem, że będzie krótki, to będzie krótki. Niecałe 3 minuty, więc dzięki wszystkim jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.